Dzień dobry kochani, dzień dobry, listopad 2018, czytanie z kart anielskich z Grace, ja jestem Grace, a czytanie, pierwsze czytanie, tym razem zaczynam od znaków wodnych, czyli raczków, skorpionków i rybek, ok? A więc zaczynamy od razu. Moje drogie, kochane raczki, co dla Was? No zaczniemy tutaj od, bo mamy początek, środek, koniec miesiąca, ale zacznijmy od jednej wiadomości, bo to z początkiem listopada, powiązanie z tą drugą stroną, ściana pomiędzy nami a tymi, co odeszli, innymi wymiarami jest cieńsza i mówi, słuchaj, taka jest rada naszych najbliższych z tamtej strony. Musisz chcieć słuchać, słyszeć, jeżeli chcesz kogoś naprawdę zrozumieć. Teraz to nie czas, to niedobry czas, żeby dawać poradę, radzić, ale naprawdę z otwartym sercem i umysłem słuchać, co ktoś do Ciebie mówi. Słuchać w pełni to nie oznacza tylko tego, co ten ktoś mówi, słowa, zdania, ale co kryje się za tymi słowami i zdaniami. Więc to jest dla Was wiadomość od najbliższych z tamtej strony, także Waszych aniołów, tych, którzy normalnie nie słyszymy, że coś mówią, a teraz przemawiają. To jest dla Was wiadomość. I zaczyna się czwóreczką i to jest cesarz. Więc moje drogie raczki, trzeba ustawić swoje życie na czterech równych nogach, tak jak to stół wygląda. Okay? Żeby zjeść zdrowo i mile posiłek, miło, trzeba, żeby był równy. Więc tu jest czas i na miłość, i na logikę, co dla Ciebie jest dobre i wreszcie się zorganizować jako lider, a nie owca. Czego naprawdę chcesz robić? Co jest dla Ciebie dobre? Czas to zrobić. I ja widzę, że niektórzy robią to, ale są zniecierpliwieni. Niektórzy czekają na jakieś rezultaty czegoś. Posadzili już te ziarenka, ale trzeba czasu, żeby to urosło. Więc tu jest kilka różnych scenariuszy, ale ja widzę, że to jest karta Grace, która mówi, że kiedy jest akcja, to też jest i reakcja. A więc wybieraj mądrze w listopadzie. Listopad 11, 11, 10, 1. I to od razu jest tak z początkiem. Więc widzę, że część z Was musi podjąć jakąś decyzję. Coś wybrać, coś postanowić. I mówią, wybierz mądrze. Czy to jest praktyczne, logiczne, a z drugiej strony, czy jest w tym Twoje serce? Co niektórzy być może będą myśleć, zaręczyć się czy nie zaręczyć. Wyjść za mąż czy nie wyjść. A może tak być, że ktoś ma ciągle wątpliwości. Ktoś może jeden tylko, ale ma wątpliwości. Inni myślą o wprowadzeniu się albo wprowadzają się. I znowu ten wybór, i znowu ta rada. Pamiętaj, że cokolwiek powiesz, odpowiesz, zareagujesz, zrobisz, to z tym wiążą się konsekwencje. A ktoś to potrzebuje usłyszeć. Czy to zaręczyny, czy ślub, czy przeprowadzka, czy wprowadzka. Ok? I planuj, trójeczka, zresztą stoją dwie trójki obok siebie, planuj długoterminowo. Miej cierpliwość, jest dużo fajnych rzeczy, że przyjdzie do Ciebie i będzie satysfakcja, będziesz czuć satysfakcję, że to, co robisz, ma sens, jest ok. Ale część moich drogich raczków będzie czuło się smutne i odizolowane. Więc wiecie, to jest zachowanie, kiedy podejmujemy decyzję ze strachu, to z miłości.
Więc uważajcie znowu, kiedy ja widzę wyraźnie, że raki mają podjąć decyzję. Nie ze strachu, ale z miłości. Jednocześnie być logicznymi, zorganizowanymi i praktycznymi. Okay? Gdzieś ktoś, wiecie, mógł odejść od ołtarza. Ktoś mógł zrezygnować z zaręczyn. Gdzieś tu coś jest, jakiś dramat dla może kilku osób tylko na całym świecie, ale jest. Gdzieś ktoś czuje się smutny, a inni zasmucają innych. Czas pozbyć się swojego ex czy swojej, energetycznie się oczyścić. No więc może ktoś odszedł i teraz jest smutek, izolacja, może to wy, może to ktoś inny, a część po prostu pamiętajcie, że jak już podejmujecie decyzję, to upewnijcie się, że przebaczyliście, że poprosiliście o przebaczenie i czujecie się dobrze, że porozmawialiście, że oczyściliście terytorium, okay? Że nie czujecie się zmęczeni, a także nie jesteście z osobą, partnerem, którzy ciągle jeszcze tkwią w przeszłości, którzy pracy domowej nie odrobili. Bo to też może nie wypalić, ale odchodzicie do grudnia ze wspaniałymi wiadomościami, a mianowicie albo wyjeżdżacie, odlatujecie, albo część słyszę podróż poślubna. Uwalniacie się od czegoś, co było smutne, co was izolowało, co was nie cieszyło i albo przeprowadzka, wyjazd do innego kraju, do innego miasta, na inny kontynent i dziękuję, do widzenia. Idziecie w stronę miłości. Nie kierujecie się strachem, podejmujecie ryzyko i naprawdę czujecie się świetnie. Część z was po prostu podróżuje, a że to jest czas w Stanach Zjednoczonych dziękczynienia, Thanksgiving, więc być może, że jeżeli jesteście w Stanach, gdzieś wyjeżdżacie, gdzieś jedziecie w podróż, ale część się przeprowadza. I co? Idziecie w stronę jedynki. Nowy początek. Akcja. Idziecie tam, gdzie jest ciepło. No więc część może, wiecie, co podróżować, czy wyjechać na wakacje, czy do rodziny, czy postanowiło przemieścić się. O, ja nie będę tu, gdzie krótkie dni i zimno, jadę tam, gdzie ciepło. Więc dla każdego co innego, ale zapowiada się ciekawie, moje drogie raczki. Także życzę wszystkiego naj. Cudownego listopada. No i moje skorpionki. Jeżeli obchodzicie urodziny w listopadzie, wszystkiego najlepszego. I zaczyna się naprawdę pięknie, pięknie. Wiadomość z tamtej strony od najbliższych, no bo w końcu święto zmarłych, zaduszki i tak dalej, i oni o tym wiedzą. Więc nowina dla was jest, wyciągnij rękę. My wiemy, że ty potrzebujesz pomocy w tej obecnej sytuacji. I to pomocy nie tylko w aspekcie fizycznym, ale także emocjonalnym. I jest ok, jest w porządku, żeby zaakceptować pomoc. I wyciągnąć rękę i zaakceptować, jeśli ta pomoc nadejdzie. To ja zawsze mówię, nikt nie jest samotną wyspą, żeglarzem, okrętem, tylko zawsze gdzieś kogoś potrzebujemy. No i zaczynacie miesiąc spełnieniem marzenia. No może niektórzy wieloma marzeniami, ale to jest właśnie to życie magiczne. Jest naprawdę wspaniałe. Może obchodzicie urodziny, może dostajecie cudowny prezent, może gdzieś coś się wreszcie spełniło i to jest świetna sprawa, cieszę się, ale macie, kochani, aż 3-4 ósemki. Więc ja bym powiedziała, że dla jednych to jest sukces i karma. Teraz, kiedy Jowisz wychodzi ze skorpiona i przechodzi do strzelca, 8-9, no i 8 właśnie, wy możecie być wynagrodzeni za coś. Coś, co zrobiliście dobrze. No jeśli nie, no to karma jest, więc odpłaci się koło karmiczne tak jak trzeba, ale bardzo karmiczny miesiąc, słuchajcie, dla was.
Więc mam nadzieję, że pracowaliście naprawdę z sercem i z pasją, robiąc to, co powinniście robić, bo będziecie wynagrodzeni. Karta Grace mówi wdzięczność. Bądź wdzięczny, wdzięczna. Wdzięczne serce jest jak magnet, który przyciąga wszystko to, co wspaniałe i dobre. Więc jeżeli ktoś z Was nagle zaczął narzekać, że jest niedobrze, że czuje się niedobrze, że wszyscy dookoła są niesprawiedliwi, niedobrze, szybciutko to przestać robić. Ponieważ to do siebie przyciągniecie. Więc mówić dobrze i myśleć jak najlepiej. Czerwone flagi w związkach, jest specjalny filmik mój na ten temat, więc radzę obejrzeć, ponieważ gdzieś w niektórych związkach nie do końca jest jak trzeba. Czyli nie jest 100% dobrze. Okay? I pokazują się już 7 listopada macie nów księżyca w swoim własnym znaku. A więc uważać, bo tu gdzie 7, 8 będą właśnie różne znaki się pokazywać, różne wiadomości przychodzić. Wy macie super intuicję. Więc słuchajcie swoich snów, słuchajcie intuicji, patrzcie na znaki. I zaraz obok widzę 2 8. Jedna, dzieje się dużo. Boj, dzieje się dużo, to jest około środka miesiąca. Nagłe, niespodziewane wydarzenia, zmiany, bum, tu się dzieje, tam się dzieje, ręce pełne roboty niektórzy mają, bo i sprawy biznesu, i sprawy związków. Wow, piętrzy się czuję, piętrzy się. Ale ze wszystkim sobie dacie radę. Pomalutku, kochani. Co niektórzy doświadczają sukcesu, coś rośnie, coś kwitnie, a więc naprawdę niektórzy dobrze odrobili swoją pracę domową, kiedy Jowisz był w Skorpionie i teraz otrzymujecie nagrody, czego Wam życzę i gratuluję. Okay? Jeśli chodzi już potem koniec, a więc pełnia księżyca w bliźniętach 23, ale też może być i koło święta indyka, święta dziękczynienia w Stanach, jeżeli tu jesteście. Dzieci, wnukowie mogą mieć jakieś znaczenie. Może być, uważajcie, żeby nie pokłócić się, nie mieć pretensji, albo po prostu trzeba będzie coś ustalić, zrobić. Gdzie, co, jak, dla kogo, dlaczego. Twoje dzieci, moje dzieci, można mówić o tym bez końca z tymi dziećmi i wnukami, ale gdzieś to uważajcie, żeby nie spowodowało kłótni, niezgody z tego powodu, ok? Tylko wszystko pięknie, ładnie i dojść do zgody i porozumienia. Podchodzicie, moje drogie Skorpiony, do grudnia, to jest królowa, ona siedzi na tronie. Ona wie, co jest piękne, ona wie, co luksusowe, ona wie, co praktyczne. Ona jest kobietą sukcesu. Możesz to być ty, zbierać owoce tego wszystkiego, otaczać się przyjemnościami ziemskimi, ale może też być to ktoś, kto się pojawi, żeby ci w czymś pomóc. Byk, panna, koziorożec, znak ziemski, słońce, księżyc albo ascendent. Więc to jest wspaniała pomoc. Część słyszę, że ktoś urządza coś pięknego, interior designer, czyli urządzanie wnętrz, kreowanie, piękna i tak dalej. Teraz ostatnia jest też 8. Beznadziejna sytuacja. No nie ma czegoś takiego jak beznadziejna sytuacja, słuchajcie. Ale może macie do podjęcia jakąś decyzję. Wybranie projektu czy czegoś. I nagle czujecie, wow, czy wybierać w lewo czy w prawo. On idzie w stronę światła. On się kieruje miłością i pasją. Tu nie ma w jedną czy w drugą stronę. Jest Twoja prawda. Własna, która niech pochodzi od własnego serca, własnej intuicji, co masz dalej robić. Okay.
Więc życzę cudownego miesiąca. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, moje drogie skorpionki. Buziaczki, uściski. I zawsze polecam Vimeo On Demand, gdzie jest więcej informacji, uzdrawianie. Także informacje z tamtej strony, specjalne channeling. To słyszę, że najbardziej, ale także może czytanie, portret astrologiczny, numerologiczny, bo w końcu jakby nie było, listopad jest naprawdę najlepszym miesiącem, ponieważ ta ściana między wymiarami jest cienka i o wiele łatwiej mieć dobre czytanie i zdobyć informacje. Okej, moje kochane rybki, a co dla nas? Wiecie co? Pójdę, sprawdzę, bo nie chcę, żeby się urwało. Nie chcę, żeby się nam urwało. Ups. Urwałoby się, więc kończę. I do zobaczenia w części następnej.